Ostatnio tutaj na konferencji mówiłem o duchowości codzienności, o duchowości zwyczajności. I powiedziałem też, że to jest droga, która przynosi ostatecznie nam największą satysfakcję czy duchowe spełnienie. I pewna osoba po wysłuchaniu tej konferencji zadała mi pytanie, czy ja w związku z tym dystansuję się od takich nadzwyczajnych czy spektakularnych różnych doświadczeń religijno-duchowych. Ta osoba akurat w przeszłości była związana z ruchem charyzmatycznym, więc no, w pewnym sensie mnie nawet nie dziwiło to pytanie. Sam z ruchem charyzmatycznym byłem bardzo delikatnie w przeszłości związany. Ja oczywiście nie dystansuję się od tego rodzaju doświadczeń. Uznaję, że to mogą być bardzo ważne doświadczenia w życiu ludzi, bardzo przełomowe, dodające im siły do różnych wyzwań, które muszą te osoby podejmować w swoim życiu. No, rzecz polega na tym, że ja nie miałem wielu takich spektakularnych doświadczeń religijno-duchowych, jakichś nadzwyczajnych, by nie powiedzieć, że może w ogóle ich nie miałem. Niemniej jednak, nawet jak patrzę na nie z przeszłości i bym niektóre mógł przywołać, to raczej bym powiedział o nich dzisiaj z pewnym takim zdroworozsądkowym dystansem, że one były no, normalne, choć ważne na tamten czas. I rzeczywiście były też jakoś przełomowe, ale bardziej wynikały z pewnej pracy, z pewnych wyzwań, z którymi musiałem się zmierzyć, z pytań, na które musiałem znaleźć odpowiedź. Stąd mój taki akces do tej duchowości codzienności, duchowości zwyczajności. No bo cóż, te różnego rodzaju może spektakularne doświadczenia przychodzą, ale potem gdzieś z perspektywy czasu wyblakną, no a żyć trzeba. Żyć trzeba, Panie, tutaj. Więc jak żyć głęboko i wartościowo. Ja rzeczywiście bronię tej duchowości codzienności, duchowości zwyczajności. Rzecz tylko polega na tym, że w naszym środowisku też ludzi, którzy praktykują medytację, jest jednak tak, że my tę codzienność i zwyczajność mimo wszystko lekceważymy. I to jest taki proces, wobec którego my stajemy nieustannie na nowo, żeby doceniać zwyczajność, doceniać codzienność jako okazję, jako sytuację, w których możemy wzrastać. Święta Teresa Wielka, wielka reformatorka Karmelu, XVI-wieczna mistyczka. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja mam taką dużą dozę sympatii do Karmelu, więc czasami do mistyków karmelitańskich lubię się odwołać. Ona w Księdze Fundacji dzieli się takim doświadczeniem, że oto spotkała ludzi, którzy wykonywali swoje codzienne obowiązki w pewnym duchu posłuszeństwa, miłości bliźniego i była zadziwiona tym, że osiągnęli zaawansowany poziom duchowy. No, przeczytam ten krótki fragment, dobrze? Ona pisze w ten sposób. Pytałam je, co przez ten czas porabiały i dowiedziałam się, że wszystkie te lata zeszły im na pracach i posługach posłuszeństwa i miłości bliźniego. A przy tym jednak znalazłam je tak wysoko posunięte w życiu duchowym, że aż się zdumiewałam. I ona dalej zwraca się do swoich sióstr następująco. Odwagi więc, córki moje, nie dawajcie miejsca smutkowi, ale gdy posłuszeństwo posyła was do posług zewnętrznych, bądźcie tego pewne, że i w kuchni, także wśród garnków i rondli, Pan jest z wami i wewnątrz i zewnątrz was wspiera. Mnie się bardzo podobają te rondle i garnki, że Pan nas tam wspiera. No bo to jest nasze życie, nasze codzienne, zwyczajne życie. To tu się dzieje też walka z naszym egoizmem, to tu możemy wzrastać, możemy troszczyć się o nasze wnętrze, o nasze serce. Tu możemy być otwarci na Boga, pamiętać o Nim, być otwarci na Jego łaskę w tych zwyczajnych, prostych rzeczach, ale także, kiedy opatrzność zaaranżuje, może będą to sytuacje nowe, pełne wyzwań, ale to jest wykorzystanie codzienności, zwyczajności, która przed nami jest. No niestety, tak jak powiedziałem, mamy tendencję do tego, żeby lekceważyć tę codzienność i zwyczajność.
I właściwie tutaj powinniśmy sobie wszyscy postawić taki znak uwaga albo stop, żebyśmy nie ulegali takiemu złudzeniu, że może gdzieś tam w przyszłości jakoś cudownie wydarzy się coś bardzo przemieniającego, coś, co zdejmie z nas trud naszych codziennych wyborów czy trud naszych codziennych zmagań. No, daj Panie Boże, żeby takie rzeczy się wydarzały, ale doświadczenie no, raczej mówi, że tego rodzaju rzeczy dzieją się od święta. No, dzieją się jakoś cudownie. Raczej to my musimy zmagać się z pewnymi przemianami naszymi wewnętrznymi. I tutaj drugi fragment, który chcę Wam przytoczyć, bo zupełnie przypadkiem on do mnie trafił, to jest fragment wywiadu z ojcem Michałem Ziołą, który przeczytałem w Gościu Niedzielnym. To jest jeden z ostatnich numerów z grudnia. Ojciec Michał Zioło był kiedyś dominikaninem, teraz jest polskim trapistą. I on w tym wywiadzie odnosi się w bardzo zdecydowanych słowach do kogoś, kto przychodzi do klasztoru i ma różnego rodzaju takie wzniosłe oczekiwania, czy wzniosłe obrazy mnichów. Ten dziennikarz nawet zadaje pytanie na ten temat, no i mówi, że no, no ale cóż, taki człowiek czyta na przykład o tym, że Eliasz woła o ogień, a tutaj zastaje pracę na zmywaku, nie? Czy w pralni, czy w ogrodzie, pośród takich zwyczajnych posług. No takie banalne coś. No i ten dziennikarz mówi dalej, ktoś może wzruszyć ramionami i powiedzieć, ależ to wszystko zwykłe. No, utwierdzić się w jakimś rozczarowaniu. I ojciec Ziomo, no niezwykle zdecydowanie, bo był zaskoczony tą ostrością tych słów, powiedział na to wszystko. I takich ludzi trzeba wyrzucać natychmiast. Ja sam jak przeczytałem to słowo, pomyślałem sobie, no dałbym szansę, porozmawiałbym. No, no żeby nie złamać trzciny nadłamanej. No a niemniej jednak te słowa bardzo zdecydowane, bardzo takie no rzeczywiście ostre, one odzierają z iluzji. Tak? One odzierają z iluzji, no bo jak to? Codzienność, zwyczajność no, przeszkadza w duchowym wzroście, w relacji do Boga? No bo raczej pomaga. Jest szansą na pewien wzrost. Te słowa też odzierają z iluzji i mogą pomóc ludziom, którzy przychodzą do klasztoru i oto mają oczekiwanie właśnie jakieś takie wzniosłe, może żyją w jakiejś takiej bańce świątobliwo unoszącego się ego i trzeba przekuć tą bańkę, żeby nie żyli w takim złudzeniu, w jakimś takim zafałszowaniu, że no właśnie są wybrani przez Boga. Jeśli jesteś wybrany przez Boga, no to pokaż to w tej pralni, pokaż to w tej kuchni, pokaż to w tym ogrodzie, wśród tych zwyczajnych spraw. Pokaż to swoje wybraństwo Boże, można powiedzieć. Czy tak samo ktoś może żyć w zakłamaniu? Jest tak wybrany przez Boga, że właściwie słowo przepraszam czy dziękuję mu nie przejdzie przez usta. I takie osoby też są w klasztorach. Tak, też są w klasztorach. Więc cuda owszem zdarzają się od święta. Jeśli się zdarzają, to od święta. No ja wolę ten cud mimo wszystko zmywania, odkurzania, robienia zakupów. Także prostej modlitwy medytacyjnej czy rozmowy z drugim człowiekiem. Bo z tych cudów składa się nasze codzienne, zwyczajne życie. To jest też przestrzeń, w której oprócz tej świadomości Bożej obecności, oprócz pamięci o Bogu, wykuwa się też druga rzecz bardzo ważna. My mniej może o tym mówimy tutaj, mianowicie pewna nasza wewnętrzna prawość. Bo ta codzienność i zwyczajność to jest też okazja do tego, żebyśmy wzrastali w naszych prostych, takich prawych wyborach wobec drugiego człowieka, czy wobec innych stworzeń, czy obcując rzeczami zgodnie z ich naturą. To jest też bardzo ważna rzeczywistość. Te dwie, jak można powiedzieć, dwa obszary naszej praktyki duchowej. Pamięć o Bogu, świadomość Jego miłującej obecności i nasza prawość, nasze wybory, nasze relacje z innymi ludźmi, czy ze stworzeniami. No niestety też czasami może nam towarzyszyć w tym wszystkim taka trochę właściwie można powiedzieć diabelskie samooszukiwanie się, że my mamy czas, że później jeszcze,
następnym razem. Ponieważ ta codzienność i zwyczajność jest tak zwyczajna i codzienna, że właściwie nie potrafimy zobaczyć w tym pewnych skarbów. Więc towarzyszy nam taki rodzaj dystansu. To nie teraz. To może później, może coś się wydarzy. Podczas gdy naprawdę to jest tak, że chodzi w naszej drodze duchowej o to, z jakim stanem serca robimy zakupy i płacimy za nie. Z jakim stanem serca umysłu zmywamy. Z jakim stanem serca umysłu rozmawiamy z drugą osobą. Z jakim stanem serca idziemy po ulicy. To naprawdę tak jest. Tu nic innego nie ma, niż to docenienie tej codzienności i zwyczajności. Nic się nie wydarzy tak. O, jesteś cudownie przemieniony. Czasem łaska Boża może to sprawić. I tak się dzieje, no ale to są te rzeczy bardziej nadzwyczajne. Więc z mojej strony 100 razy wolałbym być człowiekiem, który jest osadzony w tej drodze duchowości, zwyczajności, codzienności, prawości, niż jakoś być nastawiony i szukać tych spektakularnych czy nadzwyczajnych przeżyć duchowych. Ale rzeczywiście, żeby wzrastać w tej duchowości, codzienności, zwyczajności, potrzeba nam stałości serca, stałości umysłu, pewnego osadzenia w tym nastawieniu z jednej strony na Boga, a z drugiej strony na prawość, która jest dla nas też bardzo ważna. Stałość serca, więc po łacinie stabilitas cordis, stabilitas mentis, stałość umysłu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym przywołać z tradycji benedyktyńskiej dwie rzeczywistości, które właściwie w tym doświadczeniu wspierają. Pierwsze doświadczenie to jest stałość miejsca, stabilitas loci. Benedyktyni są tym zakonem, może część z Was wie, którzy składają ślub stałości miejsca. To znaczy, kiedy zostajesz mnichem, tak, to nie wstępujesz tylko do tego zgromadzenia, do tego zakonu, ale wstępujesz do konkretnego domu. Czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś aplikuje do Tyńca, na przykład w Polsce, no i bracia w Tyńcu stwierdzą, że nie za bardzo się tutaj nadajesz, albo ten kandydat stwierdzi, że nie za bardzo się tutaj nadaje i może aplikować na przykład w Lubiniu. I tutaj bracia rozeznają, a także on rozezna, że w tej wspólnocie jak najbardziej może być. Późniejsze zgromadzenia już mają inne rozwiązania. Jeżeli ktoś wstępuje do Franciszkanów, to wstępuje do Franciszkanów. To nie jest kwestia konkretnego domu czy konkretnego miejsca. I ten ślub stałości miejsca, oczywiście on troszeczkę przypomina, można powiedzieć, no, ślub małżeński, no bo jak wstąpiłeś do tego klasztoru, to jesteś z tymi braćmi konkretnymi w tym domu, to z nimi musisz się tam jakoś boksować, ścierać, wzrastać, kochać. No, a oni różni. Jedni mili, przynajmniej dzisiaj mili, jutro niekoniecznie, mniej mili. Bardziej surowi, mają trochę dziwactwa różne, jakieś wzniosłe charyzmaty i mniej wzniosłe charyzmaty. To jest wszystko okazja do tego, żeby wzrastać. Taka właśnie zwyczajna codzienność. Ale Benedykt też pomyślał o tym ślubie stałości miejsca z pewnej troski. I tu trzeba mieć pewien obraz tego, jak to życie monastyczne wyglądało za jego czasów. Mianowicie było sporo mnichów, którzy po prostu się włóczyli. Byli trochę takimi, można powiedzieć, duchowymi anarchistami, trochę zbuntowani. I właściwie z perspektywy Benedykta wielu z nich marnowało swój potencjał. Nawet jeśli mieli dobre intencje i chcieli tę swoją drogę duchową do Boga jakoś pielęgnować, to właśnie w tym sposobie takim anarchistyczno-włóczęgowskim marnowali ten potencjał. I święty Benedykt pomyślał, że ważną rzeczą jest zakorzenienie. Ważną rzeczą jest ślub stałości miejsca, żeby w tej rzeczywistości móc wzrastać, żeby nadać tej drodze duchowej kierunek, a jednocześnie zatroszczyć się o to, żeby wewnętrznie, żeby ta stałość miejsca pomagała we wzrastaniu stałości serca, stałości umysłu. Więc to jest jedna rzeczywistość, która może pomagać, a druga rzeczywistość to jest plan dnia. My o tym wspominaliśmy wczoraj, ale jeszcze parę naświetleń tutaj dla tej rzeczywistości. Mianowicie kluczowym
kluczowymi punktami w planie dnia w klasztorze benedyktynów jest liturgia godzin. To na niej wszystko inne jest nabudowane. Studium, praca, rekreacja czy sen. I odkąd istnieje ten ośrodek medytacyjny nasz w Lubiniu, to cała praktyka nasza jest zawieszona także na liturgii godzin. Ona jest wmontowana niejako w ten plan dnia. I zresztą dla niektórych i dla wielu ludzi właściwie, my też, kiedy mówimy o ośrodku medytacji chrześcijańskiej, to do tego nawiązujemy, bo pewnym wyróżnikiem Lubinia jest to, że nasza praktyka odbywa się ściśle w kontekście monastycznym, w tradycji monastycznej. I nawet jeżeli część z nas przecież brało udział w sesjach medytacyjnych wyjazdowych poza Lubiniem, poza klasztorem benedyktyńskim, to ten duch monastyczny jest tam też przeniesiony poprzez liturgię godzin. Sesje są obudowane czy wmontowane w liturgię godzin. Więc plan dnia niesie mnicha, plan dnia niesie także nas. Wyobraźcie sobie sesję medytacyjną, gdzie nie ma tego planu. Jaki byłby kierunek tego wszystkiego? To by się gdzieś rozeszło. Byłby tutaj chaos. Robilibyśmy trochę to na zasadzie takiego ad hoc. No to pomedytujemy, czy może nie pomedytujemy. Gdzieś by się to wszystko, ta nasza wewnętrzna energia rozeszła. Zresztą to jest też rzeczywistość, z którą się trzeba skonfrontować od drugiej strony. I wielu mnichów się też z tym konfrontuje, kiedy opuszczają klasztor. Z różnych powodów. No bo pojawia się pytanie o tą stałość serca, stałość umysłu. Na czym ona jest ufundowana? Czy na zewnętrznej strukturze, na tym systemie, który wspiera? Możesz się o tym ostatecznie przekonać wtedy, kiedy jesteś poza tym. Gdzieś na wakacjach, na wyjeździe, no z różnych okazji. Na czym jest ufundowane moje serce? Na czym jest zawieszone? I co się dzieje, kiedy zabraknie tej struktury, tej zewnętrznej, tego zewnętrznego planu dnia? Czy masz na tyle wewnątrz siły, pewnej stałości serca, żeby w swoim codziennym życiu spróbować dalej pielęgnować to, z czym żyjesz w klasztorze? Część z was wie o tym, że ja mam też przeszłość zakonną. 3 lata spędziłem w Zgromadzeniu Słowa Bożego, w Werbistów, dawno, dawno temu. Wspaniały czas. Jestem wdzięczny opatrzności, że tych braci moich werbistów poznałem i mogłem z nimi żyć 3 lata. Po nowicjacie, który trwał 360 dni, no, pojechałem na tydzień urlopu do domu rodzinnego i miałem takie bardzo ważne dla mnie doświadczenie. Chciałoby się powiedzieć przełomowe i spektakularne, ale ono wcale takie nie było, było zwyczajne i codzienne. Mianowicie przyjechałem do domu i chciałem w poczuciu gorliwości nowicjusza, który właśnie kończy swój nowicjat, no przenieść wszystkie praktyki modlitewne, z którymi byłem w klasztorze. Brewiarz, modlitwy zakonne, rozmyślanie, msza święta, modlitwy kwadransowe. Myślicie, że mi się udało? Udało? Nie udało. Uświadomiłem sobie, jakie to jest wyzwanie. Jakie to jest trudne. I jak pewien system, w którym jestem, mnie wspiera, jak mi tego systemu brakuje, jak w konfrontacji z ludźmi, z moimi rodzicami, no, którzy przecież nie żyją w klasztorze, jakoś muszę sobie tutaj poradzić, żeby no, zatroszczyć się o moje serce, o to, co jest ważne dla mnie, o moją modlitwę. To nie jest tak, że oczywiście to nic mi nie wyszło. Nie? Ale zdałem sobie sprawę także z drugiej prawdy, jakim wyzwaniem jest dla człowieka świeckiego, który ma pragnienie jakiegoś no, głębokiego życia duchowego, żeby umieć w swojej codzienności, w tej zwyczajności no, wyrąbać pewne przestrzenie, które są zarezerwowane absolutnie dla Boga, dla modlitwy, żeby jakoś w tym wszystkim wzrastać. Ale dobrze, jak my możemy z tych dwóch rzeczywistości, czyli stałości miejsca w kontekście medytacji i planu dnia, zaczerpnąć pewne rzeczy dla nas, żebyśmy tej duchowości, codzienności, zwyczajności wzrastali, jednocześnie troszcząc się o stałość serca.
Pierwsza rzecz to przyjrzyjmy się sesji medytacyjnej, a właściwie gdzie się ta główna nasza praktyka odbywa. No każdy, gdyby został zapytany, no to powie, no tutaj na sali medytacyjnej, prawda? Na sali medytacyjnej, tutaj te parę godzin spędzamy na praktyce. No ale już wiemy, chociażby z dzisiejszego wprowadzenia Witka, czy te osoby, które już dłużej medytują, to wiedzą, bo my o tym często mówimy, no, że trzeba spojrzeć szerzej. Że kiedy jesteśmy na sesji medytacyjnej, to sala medytacyjna to jest także korytarz, to jest refektarz, to jest kuchnia, to jest ogród, to jest też toaleta. Boże, też tam? No, Bóg jest tam, gdzie Ty. Więc trzeba na to spojrzeć rzeczywiście szeroko. Forma się zmienia, istota pozostaje ta sama. Ta stałość serca i zaproszenie do tego, żeby troszczyć się o stałość serca, jest takie same. Druga rzecz, spójrzmy na to dokładniej. Ta sala medytacyjna jest tam, gdzie Ty dokładnie się znajdujesz, w tym momencie, w którym jesteś. Cokolwiek to jest, czy to jest korytarz, czy to jest refektarz, czy to jest ta sala medytacyjna tutaj. To jest ta perspektywa. I wreszcie trzeci aspekt, żeby spojrzeć na to głębiej, tak w samej esencji, sala medytacyjna jest w Tobie, jest w Twoim sercu. To Twoje serce, Twój umysł jest salą medytacyjną. Jeśli zatroszczysz się o to, to będziesz wszędzie miał praktykę medytacyjną. Niezależnie od miejsc. Miejsca mogą nas wspierać w tej praktyce. I daj Panie Boże, żeby nas wspierały. Po to mamy też piękne miejsca, po to mamy taką piękną salę, jak tutaj w Lubiniu. Drewniana podłoga, spadzisty dach, trochę taki mistyczny. Nasze tutaj słupy, ikony, cztery ikony, Krzyża Świętego, Najświętszej Marii Panny, Trójcy Świętej, Świętego Benedykta, ołtarz, świeca, kamienie. Ta podłoga, która też tak skrzypi, jakby chciała powiedzieć, że tutaj już setki, tysiące ludzi po niej chodziły w praktyce modlitwy medytacyjnej. Tak, to jest miejsce wymodlone. Tu się chce medytować. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że kiedy tu jestem, to mi się chce tutaj medytować. To jest trochę tak jak w starych kościołach wymodlonych. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że wchodzimy do takiego kościoła i jakoś chce się tu modlić. Ale ostatecznie jest tak, nie trzymaj się tej sali medytacyjnej. Trzymaj się swojego serca przede wszystkim, swojego umysłu, swojego wnętrza. Nie trzymaj się tego klasztoru. Nie trzymaj się tych ludzi, których tu poznajesz. Trzymaj się własnego serca, własnego umysłu. To stąd masz żyć i stąd żyjesz w swojej codzienności. Ta perspektywa jest bardzo ważna. W ten sposób można o tą stałość serca się troszczyć. A druga rzecz to ten plan dnia. Jak my możemy to przenieść, by nas to wspierało w naszej drodze duchowej. Ja spotkałem się nieraz, rozmawiając z ludźmi, z takim pragnieniem, z takim westchnieniem, jakby to było dobrze przenieść taki plan dnia w swoje codzienne życie. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie zapytałem o to, czy chodzi o te godziny medytacji, czy o to, że tylko 2 godziny się pracuje. No bo to nie wiadomo, czy chodzi o te medytacje, czy o tak mało pracy. W naszym codziennym życiu jest oczywiście na odwrót. Mamy więcej pracy, mniej czasu na medytację, chyba że są osoby gorliwe, które potrafią na przykład sobie w weekend zrobić takie własne odosobnienie, bo są takie osoby i to naprawdę szacunek dla nich. No niemniej jednak myślę, że za takim pragnieniem, żeby przenieść taki plan dnia, jest ukryte pragnienie, żeby w ogóle swojemu życiu nadać jakiś kierunek, nadać plan. Bo rzeczywiście jest tak, jak powiedzieliśmy, że ten plan dnia nadaje nam kierunek w życiu. Spójrzmy na to z perspektywy medytacji. To jest proste pytanie. Kim jesteś na tej sesji? No, jesteś uczestnikiem. No, skoro jesteś uczestnikiem, no to wchodzisz we wszystkie doświadczenia, które są tutaj proponowane. Jesteś uczestnikiem sesji medytacyjnej. Specjalnie tam nie dyskutujemy na ten temat, tylko podjęliśmy taką decyzję. Jesteśmy, wchodzimy w to. Jaki jest kierunek tej praktyki? Tu pewnie mogłyby być różne odpowiedzi, bo dla jednego to może być pragnienie modlitwy nieustannej, dla drugiego chęć wyciszenia, dla trzeciego
Może ktoś chce być w jedności z Bogiem, jeszcze ktoś inny chce się zatroszczyć o to, żeby przynieść sobie ulgę, bo ma trudności jakieś emocjonalne. Te kierunki tej praktyki oczywiście mogą być różne. Dobrze oczywiście je korygować, dobrze je czyścić, ale jest kierunek praktyki, jesteś temu oddany i to jest w porządku. Jeszcze się przyjrzyjmy bliżej, jak my funkcjonujemy pod reżimem tego planu. Może nie chce ci się iść na konkretną rundę medytacji, no ale jest ten plan, no to idziesz. Jak to się mówi, wstali, poszli do sali medytacyjnej, ostatecznie doszli. A może nawet przysypiali, ale medytowali. Czasami warto docenić wierność zamiast jakości. Wierność jest też ważna, nie tylko jakość w tej praktyce. Więc to są rzeczywistości, które nas absolutnie wspierają. Czy my możemy tego ducha tej praktyki przenieść w naszą codzienność? Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje nadać swojemu życiu plan, ja tylko mogę powiedzieć o jednej rzeczy, do tego zachęcić. Jakkolwiek by ten plan wyglądał, żeby było tam miejsce na praktykę modlitwy medytacyjnej. Rano, w południe, wieczór, jakikolwiek jest wam bliski czas, ale żeby był tam czas na tę praktykę modlitwy medytacyjnej. Ale my możemy, jestem tego świadomy i mówię to z całą odpowiedzialnością, przenieść ducha medytacji w naszą codzienność. Zwróćcie uwagę, czy my mamy plan w swoim życiu i nadajemy naszemu życiu jakiś kierunek, budujemy jakąś strukturę autorytetu, jakąś jakość, to czasami warto spojrzeć z dystansu, bo wtedy to widać, jakby co nam się udało, gdzieśmy doszli w tym życiu, to już nawet abstrahując od tego, czy mamy ten plan, czy nie, to i tak wypełniamy określone obowiązki. Jeśli jesteś ojcem, no to nie wiem, rano musisz przygotować jedzenie dzieciom albo tam ubrać je i zawieźć do szkoły. I nie potrzeba myśli, nie potrzeba tutaj, niech te myśli odejdą, niech one spłoną. Tak? To będzie najlepszy duch praktyki. Jest twój obowiązek, tak jak na sali medytacyjnej. Siadasz do medytacji, robisz tę praktykę. Czas pracy, idziesz do czasu pracy. Wypełniasz swoje codzienne obowiązki, wypełniaj swoje codzienne obowiązki. Odrzucając myśli, niech one sobie spłoną, wykonuj to, co do ciebie należy. Idziesz do pracy swojej zawodowej, bo może, nie wiem, budujesz jakąś karierę, potrzebujesz zarobić pieniądze, idź tam do tej pracy. Odsuwaj jak najbardziej swoje myśli przeszkadzające, niech one wszystkie spłoną, bądź tam cały na 100%. Tak jak podczas medytacji. Uczysz się języka, jak postanowiłeś uczyć się języka, ucz się języka na 100%, niech wszystkie przeszkadzające myśli tam odchodzą, to jest twój wybór, twoja droga. To jest duch naszej praktyki medytacyjnej. Zwłaszcza kiedy jest zakorzeniony właśnie w pamięci o Bogu, w świadomości Jego obecności i w tych naszych prawych wyborach etycznych, które w gruncie rzeczy no, są spełnieniem też nas jako ludzi. Więc miejsca, w których jesteśmy, obowiązki, które spełniamy, ta codzienność i zwyczajność jest nieutracalną okazją do tego, żebyśmy wzrastali. Jeśli tracimy tę okazję, trudno. Tak się dzieje, też trzeba sobie przebaczyć. Ale to jest wielka zachęta, żebyśmy tę codzienność i zwyczajność doceniali. Budowali tę duchową jakość. Nie? To przyniesie ostatecznie satysfakcję, chociaż będziemy wolni od tej satysfakcji. Przyniesie spełnienie, przyniesie pewną jakość, z którą będziemy chcieli żyć. W pewnym wewnętrznym pokoju, w pewnej zgodzie ze sobą i docenieniu własnego życia. Bo to jest tak naprawdę coś, co nam pozostaje. Docenić swoje życie chwila po chwili, bo nie mamy innego. Amen.